Bolesna modlitwa Jezusa w Ojcu. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje. Szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica druga, biczowanie Jezusa. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Jesteśmy przy stacji grobu Pana Jezusa. Myślimy o ludzkim przemijaniu, o tym, że wiara w życie po śmierci jest absolutnie DNA naszego chrześcijańskiego życia. Wyznajemy tę wiarę w credo i oczekuję wskrzeszenia umarłych i życia wiecznego w przyszłym świecie. Święty Paweł w drugim liście do Koryntian pisze: wiemy bowiem, że jeśli nawet zniszczeje nasz przybytek doczesnego mieszkania, będziemy mieli mieszkanie od Boga, dom nie ręką uczyniony, lecz wiecznie trwały w niebie. Tak przeto teraz wzdychamy, pragnąc się przyodziać.
Patrzcie.